Poszukiwania Grzegorza Borysa przeprowadzane są bardzo podobnie jak w 2007 roku, kiedy to służby prowadziły obławę na snajpera Stanisława Antczaka, który ostrzelił dwie osoby, rzecznika szczecińskiego SLD Albina Majkowskiego oraz przypadkowego mężczyznę pod hotelem Panorama. Wówczas zachodniopomorskie służby prowadziły poszukiwania w Puszczy Szczecińskiej używając śmigłowca i setek funkcjonariuszy. Wtedy poszukiwania po kilku dniach nie przyniosły żadnych rezultatów. Mężczyzna został w końcu zauważony przez policjantów na dzielnicy Zdroje, najpierw otworzył do nich ogień, a potem podczas strzelaniny popełnił samobójstwo. Podczas tamtych poszukiwań służbom udało się ustalić z mediami, aby przez tydzień nie podawały żadnych informacji o policyjnych działaniach. Były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, emerytowany policjant Maciej Karczyński twierdzi, że poszukiwania Grzegorza Borysa wymagają ciszy, a jeżeli okaże się, że służbom nie uda się go znaleźć, żywego lub martwego, będzie to ogromny blamaż. Sytuacja z mediami jest jednak na tyle ciężka, że zarówno bliscy poszukiwanego, mieszkańcy tej okolicy, jak inni ludzie chcą wiedzieć, na jakim etapie znajdują się poszukiwania groźnego przestępcy. Służby powinny wiedzieć, co mówić, jak mówić i kiedy mówić, dodaje były śledczy. Teraz większość terenu lasu została odpuszczona, a uwaga skupiona jest na 2 hektarach powierzchni. Jednakże co jeżeli teraz nie znajdą ani jego, ani ciała? Co jeżeli poszukiwany nadal ukrywa się gdzieś na terenie lasu, a służby popełniły błąd? Na ten moment zakładają, że Grzegorz Borys nie żyje, a jego ciało znajduje się gdzieś pod wodą na obszarze, na którym aktualnie się skupiają. Żeby jednak faktycznie ustalić i potwierdzić, że poszukiwany nie żyje, należy odnaleźć ciało na trudnym terenie, jak podaje policja. Spory, podmokły teren przypominający bagna, dużo wody, która utrudnia poszukiwania. Jakiś czas temu w Małopolsce była podobna sytuacja, gdzie na tak podmokłym terenie policjanci szukali zaginionego chłopaka i nie znaleźli. Okazało się później, że popełnił samobójstwo. Dopiero późną wiosną, jak już woda opadła, odsłonięte zostało ciało. Tu może być podobnie. O tym, że faktycznie te tereny są niebezpieczne do tego typu czynności, służby przekonały się w środę, kiedy doszło do tragicznego wypadku, wskutek którego śmierć poniósł 27-letni strażak Nurek prowadzący poszukiwania pod wodą. Gdybyśmy jednak założyli, że Grzegorz Borys nadal żyje, to zapewne ukrywa się gdzieś głęboko w lesie, co według ekspertów i wojskowych jest możliwe do zrobienia. Były żołnierz Gromu twierdzi, że jeśli żyje, to na 100% ma ze sobą odbiornik radiowy. Sam nie nadaje, ale odbiera i słyszy wszystko, co się dzieje dookoła. Może mieć przy sobie sprzęt policyjny i podsłuchiwać ich kanały, tłumaczył. Jeżeli mamy ludzi i psy, którzy przechodzą przez jakiś areał, to oni zacierają za sobą ślad. Tu nie jest już potrzebny nikt do przeszukiwań, ale ktoś do tropienia albo zrobienia zasadzk, powiedział Paweł Mateńczuk. Jego zdaniem konieczna jest zmiana metod poszukiwawczych i wdrożenie nowej technologii pod postacią optoelektroniki. To są kamery termowizyjne, noktowizyjne i pułap, takie jak te służące do fotografowania zwierząt, zauważył. Dodał jednak, że dotychczasowe warunki pogodowe sprzyjały poszukiwanemu. Sytuacja może się jednak zmienić, kiedy z gęstego poszycia opadną liście i spadnie śnieg.